najważniejszych badaniach na polu kardiologii, których wyniki ogłoszono w mijającym 2021 roku. Porozmawiam dziś z moim i Państwa gościem, a jest nim profesor Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Zacznę może od powrotu do Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w czasie którego najwięcej uwagi poświęcono nowej edycji wytycznych dotyczącej m.in. postępowania w niewydolności serca, wadach zastawkowych, prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych czy też stymulacji serca. Natomiast bardzo dużo mówiło się też o nowych wynikach badań, które mają szansę zmienić naszą wiedzę na temat tego, jak długo stosować podwójną terapię przeciwpłytkową u pacjentów po zawale, ale też pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi. Czy odpowiedziano na to pytanie, panie profesorze? Tak, zdecydowanie mamy wiele badań, które zostały przedstawione w trakcie kongresu ESC, w międzyczasie również w tym samym czasie opublikowane na łamach najlepszych czasopism nie tylko kardiologicznych, ale i też New England Journal of Medicine. Wśród tych badań, które chciałbym wymienić, to jest przede wszystkim badanie MASTERDAPT, które zostało przeprowadzone w grupie ponad 4,5 tysiąca pacjentów, zarówno z przewlekłymi, jak i ostrymi zespołami wieńcowymi. Pacjenci włączani do tego badania byli to pacjenci wysokiego ryzyka krwawienia. Jest to grupa pacjentów, u których no, my bardzo chętnie skracamy terapię podwójną przeciwpłytkową, szczególnie jeżeli musimy zastosować doustne leczenie przeciwzakrzepowe. W tymże badaniu wykorzystano stent najnowszej generacji, czwartej generacji DES z biodegradowalnym polimerem. Jest to dość istotne, ponieważ teoretycznie są to stenty, które no, mają mniejsze ryzyko zakrzepicy. Są to stenty, które oprócz tego, że mają biodegradowalny polimer, również mają cienkie przęsła. U tychże pacjentów zastosowano w grupie badanej terapię jednomiesięczną, podwójną terapię przeciwpłytkową. W grupie kontrolnej była terapia przedłużona, czyli ta standardowa, do 6 bądź 12 miesięcy i w zależności od tego, czy było stosowanie doustnych antykoagulantów, odpowiednie dopasowanie tejże terapii. W obu ramionach, zarówno, znaczy w ramieniu, przepraszam, w grupie badanej, której trzeba było zastosować doustne antykoagulanty, zarówno jak i u których nie stosowano doustnych antykoagulantów, stosowano terapię podwójną przeciwpłytkową tylko przez jeden miesiąc. No i tutaj nie znaleziono różnic, nie obserwowano różnic, jeśli chodzi o kliniczny benefit netto u pacjentów, u których zastosowano terapię skróconą, jednomiesięczną versus, czy w stosunku do terapii tej standardowej. Jakkolwiek zaobserwowano w grupie badanej mniej istotną różnicę, jeśli chodzi o krwawienia, było ich istotnie mniej właśnie w grupie ze skróconym leczeniem przeciwpłytkowym, 6,5% versus 9,4%. Jaka jest więc konkluzja? Konkluzja jest taka, że u pacjentów, u których mamy wysokie ryzyko krwawienia, pacjenci z migotaniem przedsionków, na przykład pacjenci, którzy mają konieczność zastosowania doustnego antykoagulantu, na przykład są to pacjenci, u których możemy bezpiecznie skracać terapię do jednego miesiąca, terapię podwójną, zarówno u pacjentów z przewlekłymi, jak i ostrymi zespołami wieńcowymi, no, nie zmniejszając skuteczności, szczególnie jeżeli zastosujemy stenty najnowszej generacji. To jest ograniczenie tego badania. Musimy zdawać sobie sprawę, że tutaj w tej grupie zastosowano tylko i wyłącznie, czy w tym badaniu tylko i wyłącznie, łącznie stenty najnowszej generacji, więc tak naprawdę możemy tutaj, nie możemy tych danych ekstrapolować na inne grupy, czyli przy zastosowaniu stentów starszej generacji. Kolejnym bardzo ciekawym badaniem było badanie STOP-DAPT-2 ACS. Było to badanie, w którym również włączono ponad 4 tysiące pacjentów, pacjenci tylko i wyłącznie w tym wypadku z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz z stentem
uwalniającym lek everolimus. I tutaj zastosowanie jednomiesięcznej terapii przeciwpłytkowej podwójnej miało miejsce z kontynuacją terapii klopidogrelem do 12 miesięcy versus, czyli w stosunku do tej standardowej terapii 12-miesięcznej podwójnej, która była stosowana do tej pory, jest też zalecana obecnie wytycznych zarówno dotyczących STEMI, czyli zawału pełnościennego, jak i zawału N-STEMI, czyli bez uniesienia odcinka ST. Tu również pierwszorzędowym punktem końcowym był tak zwany kliniczny benefit netto, czyli zarówno zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, jak i krwawienia. Do tego złożonego punktu końcowego włączono zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca, zakrzepice w stęcie, udar, zarówno krwotoczny, jak i niedokrwienny, i krwawienia. No, jeśli chodzi o wynik, tutaj nie wykazano benefitu, czyli korzyści ze skracania terapii DAPT w ostrym zespole wieńcowym. Liczbowo natomiast obserwowano trend w kierunku zwiększenia zdarzeń niedokrwiennych, mimo obniżenia ilości poważnych krwawień. Dlatego tutaj bym podchodził bardzo ostrożnie do wyniku tego badania i do zmiany terapii w oparciu o wynik tego badania, ponieważ tak naprawdę nie mamy tutaj informacji, że takie postępowanie jednoznacznie było lepsze. Wiele uwagi w tym roku poświęcono także wynikom badania Tomahawk. To badanie, które dotyczyło postępowania u pacjentów spoza szpitalnym zatrzymaniem krążenia. Czego dowiedzieliśmy się dzięki tej próbie klinicznej? To jest bardzo ciekawe badanie. Badanie, w którym tak naprawdę próbowano odpowiedzieć na bardzo trudną sytuację kliniczną, którą mamy bardzo często, gdy pacjent trafia do nas po skutecznej resuscytacji, po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Akurat w badaniu Tomahawk i słusznie nie włączano pacjentów z zawałem pełnościennym, czyli tym zawałem z uniesieniem odcinka ST, gdzie natychmiastowa koronarografia i pierwotna angioplastyka absolutnie powinna być wykonana. Tutaj po prostu badano, czy natychmiastowa koronarografia versus wstępna ocena kliniczna na oddziale intensywnej terapii i oddalona koronarografia może być korzystna i wpłynie na 30-dniową śmiertelność. Prawda jest taka, że jest to bardzo częsty problem, którym tak naprawdę jest to bardzo ważne badanie zarówno dla intensywistów, jak i kardiologów inwazyjnych. No, badanie wskazało na wyższość tej oddalonej koronarografii, czyli tak naprawdę spokojnej diagnostyki w grupie pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Koronarografia nie była jednak szkodliwa w tejże grupie pacjentów. Jaki jest więc wniosek z tego badania? No, na pewno koronarografia przy braku uniesienia odcinka ST, jeżeli mamy podejrzenie zawału serca nawet, to nie jest to top priority, który mamy w oddziale intensywnej terapii, czy też w pracowni hemodynamicznej, która ewentualnie czeka na pacjentów z zawałami serca, szczególnie w nocy. Szczególnie, że jak się okazało, jedynie 40% pacjentów miało tak zwaną zmianę dozawałową, czyli culprit lesion. Jest to bardzo interesujące badanie, poruszające trudną grupę pacjentów i wskazujące na to, że my tak naprawdę powinniśmy bardzo bacznie przyjrzeć się temu, co tak naprawdę się dzieje w tej ostrej fazie. I pod warunkiem, że oczywiście nie mamy zawału serca z uniesieniem odcinka ST, pacjent nie jest bardzo niestabilny hemodynamicznie, mamy tutaj czas i wręcz nawet, jak badanie pokazało, powinniśmy poczekać z potencjalną koronarografią i też, co za tym idzie, interwencją. Zatem rozwaga i ocena na chłodno. Na koniec chciałam zapytać o wyniki badania Ripcord 2. Jak w świetle tego badania należy postępować w przypadku, gdy mamy do czynienia z objawami przewlekłego zespołu wieńcowego i poddajemy pacjenta koronarografii? Badanie Ripcord 2 było szczególnie ciekawe dla mnie, ponieważ ja się bardzo interesuję oceną czynnościową w pracowni hemodynamicznej. Tutaj włączono
ponad 1000 pacjentów, bodajże 1100 pacjentów, u których obok koronarografii pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym, czy też zawałem serca bez uniesienia odcinka ST, czy ostrym zespołem bez uniesienia odcinka ST, u których były zmiany co najmniej 30-procentowe, wykonywano w grupie badanej standardowo we wszystkich zmianach tak ocenionych rutynową ocenę czynnościową, czyli tak zwane fractional flow reserve, czyli ocenę rezerwy wieńcowej FFR, versus no, w grupie kontrolnej nie wykonywano takiego badania. Badanie RIPCORE miało grupę pilotażową, bodajże 200 pacjentów, u których okazało się, że rutynowe wykonanie tego badania czynnościowego zmieniło decyzję co do strategii postępowania aż u ponad 1/4 pacjentów, u 26% pacjentów, stąd, że no, bardzo długo i niecierpliwie wyczekiwano wyników tego badania. Jaki był wynik? A mianowicie w tym badaniu nie wykazano, iż rutynowo wykonane FFR w każdym naczyniu, w którym stwierdzono wzrokowo zmianę co najmniej 30%, miało istotne znaczenie, ponieważ nie zredukowało kosztów hospitalizacji, nie poprawiło jakości życia u pacjentów z bólem w klatce piersiowej, a także nie zmniejszyło ilości poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym ponownej rewaskularyzacji. Bardzo ważny wynik badania dla nas, osób szczególnie, którzy dość często wykonują rutynową ocenę czynnościową w pracowniach hemodynamicznych. Bardzo dziękuję. Przed nami rok 2022. Chciałam zapytać, jakich pan profesor spodziewa się przełomowych wyników w tym nadchodzącym roku na polu kardiologii? Na pewno musimy. Liczę, że w temacie ostrych zespołów wieńcowych, ale także przewlekłych zespołów wieńcowych, czyli pacjentów z bólem w klatce piersiowej, którzy trafiają do pracowni hemodynamicznych, my cały czas potrzebujemy wyników badań obrazowych, jakie one mają znaczenie rokownicze. Tego nie wiemy. W rutynowej praktyce wiemy, że coraz częściej są one stosowane. Liczymy też na poszerzenie finansowania czy zwrotu kosztów za zastosowanie szczególnie tomografii koherentnej wewnątrznaczyniowej, bo takie obrazowanie bardzo często pomaga nam w rutynowej praktyce i na to szczególnie liczę. Również pojawi się na pewno bardzo dużo badań, które będą pokazywały nam, w jaki sposób powinniśmy postępować, jeśli chodzi o leczenie przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe, ponieważ to cały czas jest temat bardzo gorący. Wiemy, że wkradł się nam znowu prasugrel w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Mamy jednak za mało badań, by powiedzieć, że rzeczywiście ta terapia jest najbardziej optymalna, czy bardziej optymalna w stosunku do innych leków przeciwpłytkowych, ale widzimy, że też coraz częściej są badania, które pokazują nam skracanie terapii i w sytuacji, kiedy mamy coraz nowsze device'y, coraz nowsze sprzęty, coraz to nowsze stenty, być może będziemy szli w kierunku skracania terapii. Z drugiej strony być może również indywidualizacji terapii, bo jak wiemy, są pacjenci, u których nawet przedłużona terapia przeciwpłytkowa w przewlekłych zespołach wieńcowych, podwójna, znalazła swoje miejsce, patrząc chociażby na wyniki badania Pegasus. Także wiele jeszcze przed nami, wiele jeszcze nie wiemy i im więcej wiemy, tym więcej wiemy, że jeszcze nie wiemy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio i rozmowę, a najważniejsze badania na polu kardiologii w roku 2021 przybliżył Państwu profesor Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo za uwagę.